Ponad 200 zgłoszeń wpłynęło do tegorocznej edycji miejskiego konkursu pod hasłem Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony? Konkurs odbył się po raz 27, a jego popularność wśród mieszkańców nadal jest więc znacząca. Chcemy zachęcić naszych mieszkańców do tego, żeby zadbali o swoje najbliższe otoczenie, czy to o balkon, czy o jakąś działkę. No, oczywiście jak zawsze chcemy, żeby miasto, szczególnie w tym okresie letnim, wakacyjnym, urlopowym, wyglądało pięknie, że jak przyjeżdżają do nas goście, turyści, no to widzą, że to miasto jest uporządkowane, zadbane, ukwiecone. Niemały szereg laureatów odebrał nagrody ufundowane przez miasto. Kategorii było aż 7. Nie w każdej jednak komisja oceniająca dokonania hobbystów ogrodników przyznała pierwsze miejsca. Jury konkursu postanowiło jednak przyznać 2 specjalne wyróżnienia. Laureatem pierwszego są mieszkańcy jednego z balkonów przy ulicy Klonowej. Tam aż 7 balkonów zostało zgłoszonych do rywalizacji, dzięki czemu w okresie kwitnienia roślin elewacja budynku wyglądała urokliwie. Drugie wyróżnienie przyznano niezwykle wytrwałemu uczestnikowi konkursu, który zgłasza swoje florystyczne dokonania do oceny nieprzerwanie od 1998 roku. To już 25 lat. Nagrodami dla zwycięzców były vouchery na zakupy w lokalnych sklepach ogrodniczych. Z pewnością wystarczą na zakup wiosennej transzy roślin do ozdobienia balkonu lub wyjątkowej rośliny do ogrodu, albo niezbędnych akcesoriów ogrodniczych. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy.